Bardzo Państwu łaskawi, bardzo dziękujemy. Tak słyszałem, że Łukasz Państwa pytał o sprawy polityczne, jakieś też trudna sprawa. Wiecie, trudna, zwłaszcza jeżeli ktoś jest życzliwy drobnej zmianie. Ostatnio chyba Stefan Bratkowski zacytował Kisiela. Powiedział o naszej sytuacji tak, że to jasne, że jesteśmy w d***ie. Najgorsze, że zaczynamy się tam urządzać. Tak powiedział. Całe szczęście, że nie dotyczy to spraw muzycznych. Nie wiem, czy Państwo śledzili w tym roku Eurowizję, jak nasze Szpaczysko przegrało, 8 miejsce zdobyło. To naprawdę wybitny artysta, szkoda go. I może coś nie zagrało w temacie piosenki. O, piosenka dobra, artysta świetny. I powiem Państwu w zaufaniu, że my w przyszłym roku startujemy w preselekcjach do Eurowizji. Tak, tak. I mamy bardzo dobrą piosenkę, bardzo dobrych wykonawców i mamy temat, który poruszy Europę. Gender. Państwo kojarzą, co to jest gender, jak powiedział gruziński jasnowidz, gówno widzę, powiedział, czy profesor, czy też cieć może sobie wybrać płeć. I nasi koledzy płeć wybrali. Przygotujcie się Państwo na naprawdę mocne wrażenia, bo za chwilę nasza propozycja, kandydatka do Eurowizji 2017. Przed Państwem Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski. Trochę chłopca i trochę dziewczyny. Zamontował mi je doktor Szczyt. My na swojskim kebabie chowane, delikatne jak bąki we mgle. Mamy stringi pełne niespodzianek. Ten kto widział i próbował, ten wie. Jak zrobić babo chłopo, kiedyś usiadł do damskiego. Trzecia, czwarta, piąta, szósta płeć. Nie będziemy z tego dzieci, nie będziemy mieć. A jeżeli przez przypadek zdarzy nam się smyk, to mu jajka na jajniki zamienimy w mig. I klaszczemy! Masz gniazdko, czy wtyczkę, czy co? A jak chciałbyś być top i trendy, powinieneś mieć i to, i to. Gdy to śpiewam, nie mam żadnych kompleksów. Mogę nawet coś walnąć na bis. A tej piosence nie ma podtekstu. Chodzi o to, żeby w Co?
Baby nie widziałeś? Beata Rybarska, Andrzej Kozłowski. Muszę państwu powiedzieć, taka prowokacja.